Hehe, dzień dobry. Mówiłem, że będę malował szkołę, nie? Mówiłem, że będę malował szkołę. To jest ta szkoła. Pokażę. To jest, co ja maluję. Tu jest moja farba. To jest najgorsze. A? Tutaj wszystkie zielone pierdółki muszę machnąć farbą. Jeszcze, ostatni dzień dzisiaj. Tam w środku jest szkoła. Jak wpadnę, będą jaja. No ale to nie jest taki mały daszek. A co tam jest? Siedźcie w domu. Ja mam fale. O, tam są fale. Widać? Morze. Góry. Mój złomiasty samochód. Patrz jaki. A, to już jest pomalowane, nie? A gdzie to? O, jest widać, jaka jest różnica. Zestaw. To pomalowałem. A jak wysoko, kurczę. No nie na palcach trzeba było stawać. Zostały jeszcze kaloryfery, nie? Dlatego jeszcze rozłożone. O! Ale wszystko zrobię jak ładnie, kurczę, jaki blue. Tą klasę też malował. I to też malowałem.
A, słońce. To nie, ale to. O, te kaloryfery na żółto, ładnie, nie? O, i na niebiesko listwy. Co to wyciągnąłem z tamtej dużej sali, nie? No, ale co? I można? Można. Nikogo nie ma. Można się zapytać, halo, jest tu ktoś? Halo? Halo? Jakie? Ale to by była impreza! U nas nie pada, normalnie smoli, aż chce się nad jeziorko wyjść, tylko 10 stopni chyba, bo od morza, od tamtego morza. O, tu tytuł szkoły. Ja mam specjalną listę. List dostałem. Kurczę, od dyrektorki szkoły. A ty, pokażę. List jest w specjalnym miejscu. O kurde, zobaczmy, która godzina. U nas jest 15 po czwartej. 20 po czwartej. A, bo ta duża, no. To jest list mój. A tu kuchnia, o. Dwa piwa i frytki, proszę. Kurczę, jakby ktoś był, to by może i mi zrobił. Tam. Pomalowałem. 7 metrów drabina, 7,5, ale jak się odchyli od ściany, to tam trochę zjeżdża, nie? No, bo przyszła baba, nie dasz rady. Ja mówię, co? Ja nie dam rady? Ale kurde, ja przytyłem, ta drabina lata jak... Ja pierdzielę. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz by można było ją chyba podnieść. O, jeden ząbek. No to jest niecałe 7 metrów. Ale kurde, tam u góry to ja pierdzielę. Pyta się mnie, co się nie boi. Ja się nie boję? Kurde. Boję się jak skór... Bardzo się boję. No, a to ja pierdzielę. To ledwo stało przecież to. Tak chodziła. Trzeba schudnąć. A teraz muszę pomalować drzwi. Bo tak sobie wpadłem na taki pomysł. Bo brzydkie drzwi mają, nie? No, to tą samą farbą. A co? Przecież nie zejdzie tak szybko. No, rok czasu potrzyma. Ale zobaczcie, jak pięknie. Nigdy tak ładnie nie było. Ale strach tam na górze, no. Tobie się wydaje, że ty już wszystko w życiu widziałeś i wszystko wiesz. Nieprawda! Teraz ci pokażę, jak się maluje kaloryfery. To jest kaloryfer. Proszę bardzo, to jest wałek. Specjalny do kaloryferów. Przeznaczony do tych rzeczy właśnie. Specjalna farba. Fajne, jakby capkiem jechał. Tak, tu, proszę, tu też, o, tak, patrz i ucie, tak się kaloryfery maluje, tak. Ale żeby nie było to, oj, sorry, żeby nie było to, tą samą farbą do kaloryferów pomalowałem ściany, nie? Żeby nie było, żeby była bardziej wytrzymała. O, rury też, tak, o, nie, tam, śrum. Te rury to już 5 razy malowane. O! Tak to właśnie wygląda malowanie kaloryferów. Zaraz, nie? Muszę wrócić z pędzelkiem. To pokażę ci jeszcze farbę specjalną do malowania kaloryferów. W sumie tym się wszystko maluje. Listwy też nieraz. Są śmieci. To jest taka, o! Trade Paint, to znaczy, że specjalistyczna, fachowa. I midy szein to, że słabo świeci. A tu na dole to tam mój ulubiony sklep i kolor. A tu mam olejną, nie? Ale nie będę używał, bo ta jest lepsza. Tak się maluje kaloryfery. Idę teraz zajarać. O, tirak jedzie. Tirak mi pomachał.
Dobra, jaramy. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrówka z Nutrailing.